Kolejne spotkanie, którym będziemy się zajmować, to to, w którym widzimy, jak bogaty młody człowiek spotkał się z Panem Jezusem i odchodzi zasmucony. Czytamy o tym w Ewangelii Marka 10, rozdział 17 do 31 wersetu. A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś. Upadł przed nim na kolana i zapytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? A Jezus odrzekł: Czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Tylko Bóg jest dobry. Ten młody człowiek znał i szanował Pana Jezusa Chrystusa, dlatego też starał się wypełniać przykazania. Jego życiowe motto brzmiało: zachowuj się dobrze i czyń dobro. Pracując nad sobą, osiągnął z ludzkiego punktu widzenia całkiem wysoki poziom. Jednak pomimo, iż sam był z siebie dumny, to jednak posiadał to niewytłumaczalne uczucie, że czegoś jeszcze mu brakuje. W zachowaniu i słowach Pana Jezusa Chrystusa słusznie zauważył jego doskonały sposób życia. Ze szczerym sercem zapragnął dowiedzieć się, w jaki sposób i on mógłby dojść do tak idealnego stanu. Życie wieczne oznaczało dla niego jedynie doskonały stan życia tutaj na ziemi. I przepełniony szacunkiem poszedł do Pana Jezusa Chrystusa i upadł przed nim na kolana, rozpoznając jego moralną doskonałość jako człowieka, zwrócił się do niego słowami: Nauczycielu dobry. Ten sposób dał dowód na to, że pragnie być pouczonym przez Pana Jezusa Chrystusa. Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Tymi słowami Pan Jezus Chrystus odrzucił tę formę zwracania się do Niego. Dlaczego? Ponieważ ten młody człowiek widział w Panu Jezusie Chrystusie jedynie doskonałego człowieka, ale nie rozpoznał w nim boskiej osoby. Nie wiedział zupełnie nic o Bogu ani o swoim własnym grzesznym stanie. Z tego powodu też Pan Jezus Chrystus zaczął mówić o prawie zakonu. Kiedy Pan Jezus Chrystus wezwał tego młodego człowieka do wypełniania przykazań, ten odpowiedział: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Jego odpowiedź wydaje się być szczera i nieobłudna, jednak w swojej religijnej gorliwości, zewnętrznym wypełnianiem przykazań oraz czynieniem dobrych uczynków był niezdolnym, aby rozpoznać swoje zgubne położenie. Pan Jezus Chrystus spojrzał na niego z miłością. On wiedział, że ten młody człowiek zachowywał się przyzwoicie i był sumienny w wypełnianiu Bożego zakonu. Pan Jezus Chrystus znał też jego braki, pomimo jego wierności zakonowi. Serce tego młodzieńca nie należało do Boga, dlatego nakazał mu: jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Ten bogaty młodzieniec musiałby rozstać się ze swoimi dobrami, które opanowały jego serce, żeby zacząć naśladować Pana Jezusa Chrystusa. Taki krok wiary jest tylko wtedy możliwy, kiedy Pan w Panu widzi się więcej niż jedynie dobrego człowieka. Ten młody człowiek nie odpowiedział na słowa Pana Jezusa ze złością czy nienawiścią, jak to czynili faryzeusze. On po prostu odszedł. Był jedynie jednym z tych dobrych ludzi, przyjazny i uprzejmy, ale bez posiadania najmniejszej oznaki życia z Boga. W jego sercu rządził materializm. Ponieważ brakowało mu wiary w Boga, nie miało to dla niego żadnej wartości. I nie miało dla niego żadnej wartości posiadanie skarbu w niebie. Bądźmy wdzięczni, jesteśmy wdzięczni, kiedy nasi niewierzący sąsiedzi i współpracownicy są dobrymi ludźmi. To ułatwia nam życie z nimi
i sprawia, że jest ono bardziej znośne. Jeżeli z jakichkolwiek powodów trzymają się oni Bożych zasad, to żyjąc na ziemi otrzymają Boże błogosławieństwo. Jednakże drabina dobrych uczynków i cnót jest za krótka, aby móc dostać się tą drabiną do nieba.